Dzisiaj zajmiemy się paroma rzeczami, które prawdopodobnie wielu osobom się nie spodobają, ale na szczęście to jest moje auto i mogę robić z nim co chcę. Pierwszą rzeczą będzie przystrojenie paroma naklejkami właśnie Mazdy. Ale spokojnie, też zrobię to w taki sposób, żeby naprawdę nie robić tu szkód. Po pierwsze, wszystkie naklejki będę naklejał na szklane elementy, żeby po prostu lakieru jakoś zbytnio nie... żeby na lakierze nie robić śladu. Wiele osób nie lubi naklejek, wiem o tym, ale znalazłem sobie kilka subtelnych, jakichś niewielkich, takich właśnie troszkę JDM style. Myślę, że na tym samochodzie może to dobrze wyglądać. Oczywiście naklejki są zdejmowalne, więc jak mi się znudzą, nie będą ostatecznie podobać, to oczywiście zrywam i samochód jest jak nowy. Najbardziej jestem ciekaw o takiej właśnie dokładnie naklejki i taką naklejkę bym chciał umieścić jak mniej więcej w tym miejscu. Ona jest, tak jak mówię, jest bardzo malutka, bardzo subtelna i myślę, że ona nie powinna tutaj robić jakiegoś dużego bałaganu. Mam jeszcze kilka drobnych naklejek, ale one pewnie będą się gdzieś tutaj pojawią, może gdzieś tutaj się pojawi. Takie też drobnice. Kolejna rzecz, jaką chcę dzisiaj jeszcze zrobić, to jest jedna rzecz pod maską. A pod maską chciałbym się pozbyć zbiornika od płynu do spryskiwaczy, bo szczerze mówiąc nigdy nie kupiłem jeszcze swojego płynu do spryskiwaczy, to po pierwsze, a po kolejne nigdy go nie używam i szczerze mówiąc, no nie wygląda to chyba tutaj za dobrze. Wszystko robię oczywiście w sposób odwracalny, więc ewentualnie, jeżeli samochód zmieniałby właściciela, to oczywiście wszystko będzie można przywrócić do takiego oryginalnego stanu, no i po prostu tak, żeby nic za bardzo nie psuć. No i dobra, naklejkę udało się przykleić, nie było to zbyt trudne, chociaż trzeba bardzo precyzyjnie to zrobić, oczywiście spokojnie, żeby nie popsuć po prostu naklejki. No więc z tymi naklejkami nie będzie problem, bo to ja tu po prostu odklejam papierek zabezpieczający klej i gdzieś po prostu je zaraz tutaj też umiejscowimy. Możemy zrobić tak, jeżeli zostaną mi jakieś naklejki, a na pewno zostaną, jeżeli kupisz moją bluzkę, oczywiście link do tej bluzki w opisie, dorzucam dwie, może trzy naklejki, może jedną naklejkę, zobaczymy ile mi pozostaje, więc na pewno do zakupu takiej bluzki dorzucam jakąś taką naklejkę. Dobra, to z tych naklejek wybiorę sobie prawdopodobnie ze trzy, bo będę potrzebował tak, tutaj chcę jedną, tutaj to zedrzemy i wrzucimy tutaj jeszcze jedną i po drugiej stronie w tamtym miejscu tak samo jedną. Jeszcze pozbędziemy się tutaj tej naklejki Anti-Theft System. No nie wiem, kto by chciał ukraść mi Mazdę, ale zdecydowanie nie będę już upychał więcej nigdzie naklejek. Osobiście też nie lubię jakiejś chorej ilości naklejek. Myślę, że takie delikatniutkie akcenty powinny być wystarczające. Jeszcze tylko w to miejsce jedną naklejkę przykleimy. Z tym nie mam problemu, bo jak zobaczyłem tą naklejkę, to już wiedziałem, że ona będzie właśnie w tamtym miejscu. I to będzie albo ta Slow Car Club, albo ta. I jeszcze zastanawiałem się ewentualnie nad tą, ale myślę, że Slow Car Club chyba wygrywa. To była naklejka MX5 Community, gdzie taka strona mx-5.com chyba nie istnieje, bo już kiedyś to próbowałem sprawdzać. Więc ta naklejka ani mi nic nie daje do przynależności do jakiegoś community, ani, no nie wiem, jakaś bez sensu ta naklejka. Za miesiąc przyjdzie do mnie nowy korek od oleju, taki fajny aluminiowy, ale to dowiecie się o nim za miesiąc. Zamontujemy go tam oczywiście przy okazji jakichś innych tam kosmetycznych poprawek. Chyba będzie chwilkę poczekać, ale myślę, że będzie warto poczekać ten miesiąc, żeby zobaczyć ten korek. A, i jeszcze jedną rzecz, czego chciałbym się pozbyć, to jest ten zbiorniczek. Teoretycznie tego da się pozbyć i nie powinno nic tutaj... Żadny check engine ani inne kontrolki nie powinny się popsuć. A oczywiście zwalnia sporo miejsca. No powiem wam szczerze, bardzo mi się podoba hasło to Dream Chaser. Trochę to tak naprawdę jest takie ściganie marzeń właśnie z tym samochodem. Mam nadzieję, że w końcu docelowo to nie będzie moje daily, takie, że muszę gdzieś tam pojechać, to tylko Mazdę mam. Oczywiście to będzie drugi samochód i wtedy będzie można się już naprawdę zglebić
turbo i tak dalej, ale to oczywiście, właśnie, pogoń za marzeniami. No i oczywiście Was też zachęcam, żeby mieć jakieś marzenia, no i po prostu za nimi, no, w taki rozsądny sposób gonić. Dobra, koniec z naklejkami. Bierzmy się za tego brzydala, wywalamy to stąd, oczywiście odkładamy w bezpieczne miejsce, nie sprzedaję tego, nie wyrzucam po prostu. Będzie to ewentualnie czekać na nowego właściciela, choć wątpię, ewentualnie jak coś mi się odmieni, to po prostu montuję i jest. Pozbyliśmy się już tutaj zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy. Jeszcze muszę tylko tutaj kabelek jakoś troszeczkę ładniej upiąć, aby nie wkręcił się w nic tutaj, ani nie dotknął się osłony termicznej i tak dalej, i tak dalej. Cofnąć mogę jeszcze kabelek od pompki właśnie do spryskiwaczy gdzieś tam troszeczkę bardziej w róg. Oczywiście nic nie tnę, to zostawiam w razie czego jakbym chciał wrócić z tym. A, i jeszcze odkręciłem ucho. Jak mniemam, jest to ucho do wyjmowania silnika. Nie planuję jakoś za szybko chyba silnika wyjmować całego, więc na razie je odkręcę i nie będzie tak dziwnie sterczeć. No i oczywiście zobaczcie, ile rzeczy oprócz tego ucha było związanych z samym takim zbiornikiem od spryskiwaczy. Mógłbym nawet podciągnąć to pod redukcję masy. No oczywiście żartuję z tą redukcją masy, to nie ma nic z tym wspólnego. To jest po prostu efekt uboczny takiego. A wy jak uważacie? Czy teraz pod maską to troszeczkę schludnie wygląda? Oczywiście, że tu poskładam to wszystko i ostateczny efekt zobaczycie no, po prostu pod koniec filmu. No i super, elegancko już tutaj pospinałem te przewody. Pospinałem oczywiście, musimy mieć na uwadze, aby te przewody o nic się nie ocierały, były zabezpieczone, bo jak ci się takie kabelki poprzecierają w trakcie jazdy, no to oczywiście choinkę prawdopodobnie dostaniesz na desce rozdzielczej. Tak by się to teraz prezentowało. Tak jak mówiłem, ten przewód od silniczka, od pompki do płynu do spryskiwaczy udało mi się upchnąć w tamtym miejscu, więc jest praktycznie niewidoczny, ale wciąż jest jak najbardziej do cofnięcia ta cała operacja tutaj. Sonda Lambda mamy tutaj upchniętą tak, że też jej praktycznie nie widać. No i zrobiło się o wiele, wiele więcej miejsca tutaj, na przykład na jakieś turbo. Oczywiście podoba mi się, jak to właśnie wyszło, że nie ma już tutaj tej wielkiej takiej bańki w sumie, która jest ani ładna, ani mi się tak naprawdę przydawała. Dlatego postanowiłem się tego pozbyć. Fajnie, zrobi się dużo miejsca. Nie wiem, czy przypadkiem teraz dużo więcej ciepła nie będzie się tutaj pod maską robiło. No nie wiem, zobaczymy. Jedna z takich praktycznych rzeczy, jaką teraz troszeczkę bardziej zyskam, to jest to, że łatwiej mi jest się do bagnetu dostać, bo tutaj był wtedy cały pojemnik i musiałem jakoś tak sięgać tutaj, tędy i w ogóle. No to jak myślicie? Czy tak jest lepiej, czy nie trzeba było się tego czepiać? A Wam jak się podoba? Dajcie znać w komentarzach. Ja wiem też, oczywiście silnik jest i ogólnie komora silnika jest paskudnie brudna, wiem o tym, ale szczerze mówiąc trochę cykam się jej myć. Może to trochę zrobimy później, jakby mi się udało w końcu tą uszczelkę pod głowicą ruszyć. To wtedy byśmy się tutaj naprawdę wzięli tak, żeby było żeby się dało z tego jeść. Ale chyba w tym filmie to na razie wszystko. Więc widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć!